Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć troszkę o tym, co to jest w ogóle ten system V54, czyli wersja 54. Ale chciałbym to zrobić w taki sposób, aby zrozumiał to nawet użytkownik tylko i wyłącznie starej Amigi 500. Zakładam więc, że nie wiesz w ogóle, co to jest Amiga One, nie wiesz, co to jest NG. Znasz sobie tylko tą Amigę z lat 90. 500, tak zwaną. I nagle widzisz newsa na Exeku, że pojawił się jakiś system V54. No i nie wiesz za bardzo, co to jest, pewnie pomijasz tego newsa, myślisz, że to jakieś bzdury, głupoty, szukasz newsów, nie wiem, o najnowszych gierkach na 500, coś takiego, reszta Cię nie obchodzi, nie interesuje. No więc może od początku, pytanie, czy mając 500 w ogóle zdawałeś sobie sprawę, że Twoja Amiga posiada coś takiego jak system operacyjny. Pewnie znasz Windowsa, znasz, nie wiem, może Linuxa, kojarzysz, że to są systemy operacyjne, pod którymi można robić różne rzeczy, między innymi też uruchamiać gry. W 500 tego nie było widać. Dlatego, że ten komputer był od samego początku upośledzony. Nie był dostępny w całości. Jako model budżetowy nie posiadał przede wszystkim dysku twardego. Gdyby Twoja 500 posiadała dysk twardy, czyli tak naprawdę gdyby była 2000, bo Amigi 2000 zazwyczaj posiadały dysk twardy, a 500 właśnie jest taką okrojoną 2000, no to byś od razu zobaczył, że się nie wkłada dyskietki i nie startuje się gry, tylko właśnie po uruchomieniu komputera pokazuje Ci jakiś ekran z ikonami, dokładnie tak samo jak pod Windowsem. No i tam trzeba coś jeszcze dalej zrobić, żeby się gra uruchomiła. To nie było tak, że po prostu nawet widziałem takie sytuacje, że ludzie nie wiedzieli, że można Amiga 500 zresetować z klawiatury, tylko robili to na zasilaczu, czyli wkładali dyskietkę z nową grą i uruchamiali komputer. Wtedy ładowała się im gra. Gdy przestawali grać na przykład w Lotusa, to wyłączali Amigę na zasilaczu, wkładali sobie kolejną grę, powiedzmy Another World, i włączali zasilacz. I w ten sposób nawet pomijali obrazek tej słynnej rączki żebrzącej o dyskietkę, który właśnie był już troszkę systemem operacyjnym, może nie uświadamiali sobie ludzie sprawy, jak zobaczyli na przykład Amigę 500 Plus, która miała system 2.0, to widzieli, że jest różnica, że już nie ma rączki żebrzącej, tylko jest taka dyskietka, animacja z dyskietką. No i tu być może właśnie, gdy zobaczyli u kolegi, że to inaczej wygląda, zaczynali sobie zadawać pytanie, o co chodzi. A tak naprawdę to, jeżeli kupiłeś nową Amigę 500, powinieneś mieć komplet dyskietek systemowych i powinieneś po włożeniu takiej dyskietki o nazwie Workbench
powinieneś załadować sobie system i powinieneś zobaczyć blat tego właśnie w Windowsie pulpit, w Amidze blat, blat workbencha, i powinieneś zobaczyć system operacyjny. I właśnie ja tak zrobiłem z moją 500-ką, że od tego zaczynałem. Miałem oprócz tego jakąś tam książkę o nazwie chyba Amiga DOS i sobie czytałem i w ten sposób uczyłem się obsługi komputera. Nawet miałem taką zabawną sytuację, że wszyscy używali programu Xcopy do kopiowania dyskietek, a ja kopiowałem je pod systemem. Sprzedając Amigę 500 komuś, dorzuciłem to Xcopy i osoba się dziwiła, bo wiedziała, że będę kupował Amigę 1200. Dziwiła się, że już nie będę potrzebował tego Xcopy. No, ja w ogóle już żyłem w świecie systemu operacyjnego Amigi i nie stosowałem tak prymitywnych zabawek. No właśnie, bo zakładam, że czasy Amigi minęły, czasy gier na Amigę minęły, sprzedałeś komputer i mogłeś nawet nie wiedzieć, że ta Amiga miała jakiś system operacyjny. Kupiłeś peceta, tam zobaczyłeś, że ten komputer to faktycznie jest profesjonalny, bo ma tego DOSa, można z niego sobie wybierać gry. Można je uruchamiać. A ta Amiga to była taka konsola, wkładało się po prostu te dyskietki i się grało. Dokładnie tak samo jak, nie wiem, jak na innych konsolach, gdzie wkładałeś kadridże i ci się odpalały gry, wyłączałeś konsolę, wkładałeś kolejny kadridż, grałeś w inną grę. No i teraz zasadnicza kwestia. Gdyby ludzie nie odkryli tego, że Amiga ma system operacyjny w ogóle, to prawdopodobnie nie byłoby już kontynuacji jej rozwoju, tego fanowskiego rozwoju, bym tak powiedział, bo właśnie tylko i wyłącznie ten element trzymał jeszcze ludzi przy Amidze dalej. Bo gdyby nie odkryli tego systemu operacyjnego, to wszyscy by machnęli ręką i no faktycznie te gry już się były przestarzałe, nie było gier 3D. No co tam robić pod tą Amigą? No, nie miałoby to sensu bez systemu operacyjnego. A ten system operacyjny był w tamtych czasach dużo bardziej nowoczesny niż wtedy wiodące proszki na rynku. No bo jeżeli ktoś widział, jak działają wczesne Windowsy, widział, jak działa DOS, a miał przed sobą Amigę z dyskiem twardym przede wszystkim, to była podstawowa rzecz, no bo faktycznie można było sobie bawić się tym systemem z poziomu dyskietek. Ja nawet sobie robiłem takie dyskietki, na których umieszczałem różne oprogramowanie i miałem tam podpisane, co jest na której dyskietce, i faktycznie mogłem sobie załadować ten blat workbencha i tam mogłem sobie uruchamiać różne programy, które się zmieściły na jednej dyskietce. Ale cała zabawa tak naprawdę zaczynała się wtedy, gdy miałeś dysk twardy i dlatego między innymi wymieniłem 500-kę na 1200-kę, aby mieć łatwiejszy dostęp do dysków twardych. Do 1200-ki można już było podłączyć bezproblemowo zwykły dysk, ponieważ posiadała kontroler dysku twardego. Tak samo Amiga 600 posiadała. Do Amigi 500 to nie było takie proste, trzeba było mieć zewnętrzny kontroler, który wiadomo, że dla ludzi, którzy wydali kupę kasy na sam zakup tej 500-ki, był nie do zdobycia tak naprawdę. No właśnie, jak miałeś Amigę z dyskiem twardym,
to wtedy dopiero zaczynała się cała zabawa, bo jakby to porównać, nie wiem, w połowie lat 90. miałeś system operacyjny działający tak jak te Windowsy, które zaczęły być używalne, nie wiem, czyli tam od XP w górę. Tak to działało, nawet lepiej, bo do tej pory te wszystkie systemy nie działają tak szybko jak Amiga OS. Dla użytkownika jest to przekłada się to na super odbiór, na tej zasadzie, że cokolwiek uruchomisz, to jest natychmiast, na nic nie czeka, pełna kontrola nad wszystkim, co robisz. Masz dostęp do wszystkich plików na dysku. Możesz modyfikować ten swój amigowy system na milion sposobów. Wszystko dla Ciebie jest dostępne. Nie ma rejonów w systemie operacyjnym, do których byś nie miał wejścia, tak jak w tych nowych systemach. I dlatego jest tak wiele różnych konfiguracji. Każdy użytkownik ma inną praktycznie konfigurację systemu. No i tak się zaczęła w ogóle zabawa z Amiga OS, że mogłem sobie właśnie wszystko dowolnie ustawiać, konfigurować, mogłem sobie tworzyć dowolny wygląd tego systemu. No tylko że oczywiście natrafiłem na kolejne ograniczenia, bo mając tą 1200, fajnie podłączyłem sobie ją do monitora już VGA, nie bawiłem się już żadne telewizory, obraz był bardzo fajny. Zauważcie, że jak podłączyłem ją do VGA, to zrezygnowałem zupełnie z większości gier. No ale te gry mnie już nie obchodziły, to już było po połowie lat 90. Interesowało mnie oprogramowanie, które jeszcze było bardzo dobre w tamtym czasie. No i tak to się toczyło, ale trafiałem na ograniczenia, bo same kości AGA tam nie dają dużych rozdzielczości. Dlatego kolejnym elementem, o jakim marzyłem, to oprócz procesora, który powinien szybciej hulać, była oczywiście karta graficzna, tak aby przeskoczyć te ograniczenia AGI. Ja bym mieć, nie wiem, rozdzielczość, normalną rozdzielczość 800x600, wtedy to był taki standard, żeby ten, naprawdę ten monitor VGA mógł w normalnej swojej natywnej rozdzielczości pracować. Dlatego marzyłem o karcie graficznej. Marzyłem też o szybkim procesorze, żeby mieć tak jak inni na tych PC-tach. Bo jeżeli mam tak fajny system operacyjny, to dlaczego nie mogę sobie pograć jakieś, nie wiem, nowsze gry, na przykład Quake'a, wtedy topową strzelankę 3D. No i tutaj się pojawiały różne już bariery, które wymagały rozwoju tego systemu operacyjnego. No i wiele rzeczy działo się poza Amiga OS, bo Amiga OS 3.1 to była ostatnia wersja z czasów Commodora jeszcze. No i tak powstały zbiory oprogramowania, które umożliwiały upgrade tego Amiga OS 3.1. Tutaj troszkę uproszczę i przeskoczę. Można powiedzieć, że kolejną wersją właśnie taką systemu był Amiga OS 3.5. Amiga OS 3.5, który był tak naprawdę zebraniem tych wszystkich stworzonych programów
i został wydany jako właśnie jak nowa wersja systemu. Podobnie Amiga OS 3.9. Na Amiga OS 3.5 wiele osób, ja nawet chyba nie używałem Amiga OS 3.5, od razu używałem 3.9. Tam między innymi pojawiło się coś takiego jak taki podsystem Warp OS, który umożliwiał obsługę procesora PowerPC. Bo jak wiecie, mieliśmy już końcówkę lat 90. Żeby w cokolwiek pograć lub napisać jakieś bardziej wymagające demo, potrzeba było mocy procesora. Pojawiły się karty rozszerzeń z procesorem PowerPC. No i właśnie w systemie chyba już 3.5, ale na pewno w 3.9 był dedykowany do tego Warp OS. No właśnie, i tutaj można już zacząć historię dalszą Amigi, czyli skąd wziął się pomysł na Amigę NG, czyli tą nieklasyczną Amigę. Doszliśmy do takiej konfiguracji, że Amiga 1200 z kartą turbo, która miała w sobie dwa procesory, czyli jakąś szybką w miarę Motorola, na przykład ja miałem 040 i na tej karcie turbo obok tej Motorolki był jeszcze procesor PowerPC, ja miałem 603 200 MHz i do tej karty turbo można było podłączyć kartę graficzną, więc wrażenia, pamiętam, pierwszy raz to zobaczyłem na zdjęciach chyba w Amiga Computer Studio w którymś numerze, na rozkładówce tam było pokazane, że jest blat Workbench'a właśnie uruchomiony na takim zestawie, czyli karta PowerPC plus karta graficzna. Wrażenia były zupełnie inne z odbioru już tego systemu, bo nie ograniczało nas 256 kolorów z AGI. Zresztą Workbench działający w 256 kolorach na AGA to było nieużywalne, to się ślimaczyło po prostu. Dlatego system uruchomiony na karcie graficznej, który pozwalał normalnie, bez żadnych kombinowanych trybów HAM, wyświetlać, nie wiem, zdjęcia. Można się było cieszyć zwykłymi w 24 bitach zdjęciami na placie Workbench'a, czy też filmami, ale to troszkę później, bo rozwój tych playerów był powolny, więc na początku były z tym problemy, ale docelowo właśnie jakieś tam MPEG czy filmy z wideo CD z formatu można było sobie odtwarzać na takiej karcie PowerPC właśnie pod kartą graficzną, czyli już dzięki temu rozwiązaniu przeszliśmy od tej Amigi z ograniczeniami klasycznej do nowego świata. Te karty PowerPC z kartą graficzną, czy też późniejsze troszkę rozwiązania, czyli sloty PCI, na przykład takie jak Mediator z polskiej firmy Elbox, do której mogliśmy włożyć sobie kartę Woodu na przykład, to one przenosiły nas do nowej rzeczywistości. I tutaj trzeba szukać zrozumienia tego, dlaczego powstała Amiga NG, dlaczego powstał pomysł na Amiga NG, no bo pomysł był prosty. Jeżeli wkładam tą kartę turbo z kartą graficzną
do tej 1200 i to jest nowy świat, w którym już nie mam ograniczeń co do ilości barw na ekranie, co do rozdzielczości. Tak samo procesor już zaczyna pędzić tak, że można już robić dużo bardziej zaawansowane rzeczy niż na to pozwalała Motorola zwykła 6-8K. No to dlaczego nie zrobić tak, że odcinam się od w ogóle od klasyka, od tej płyty 1200 i po prostu robię nowy komputer, który od razu ma, nie ma trzech procesorów, bo ta 1200 z tą kartą turbo to miała na płycie 20, na karcie turbo miała na przykład 40 i PowerPC, czyli mieliśmy komputer składający się z trzech procesorów, to w ogóle jest ewenement. No więc wyrzucam te wszystkie Motorola, zostawiam sobie tylko PowerPC, wkładam do tego jakąś kartę graficzną, do tej nowej płyty głównej i tak powstaje zupełnie nowy sprzęt, który pozwala też uruchomić mój ulubiony system operacyjny. No i właśnie to zostało zrealizowane w różnych odsłonach. W Polsce środowisko niestety się podzieliło, czy na całym świecie się podzieliło, ale jak wiecie, powstał system MorphOS i powstał system Amiga OS 4, więc w Polsce wiele osób poszło w kierunku MorphOS, a głównie ze względu na cenę, nie czarujmy się, bo ceny tych komputerów Amiga One były nieporównywalne do tego sprzętu, na którym można było sobie uruchomić MorphOS-a. No i mieliśmy ten system Amigowy na zupełnie nowej platformie. Mieliśmy przede wszystkim komputery z nazwą Amiga One, które dla mnie, jak widzicie, bo przez to wszystko przeszedłem od tej 500, w której wkładałem dyskietkę, poprzez jej sprzedaż, zakup 1200, rozbudowę 1200 o procesor, rozbudowę 1200 o nowy procesor PowerPC z kartą graficzną. Po drodze jeszcze nabyłem oczywiście dysk twardy, co było ogromną rewolucją, bo to pozwoliło w ogóle pofrunąć temu systemowi operacyjnemu, czyli przez wszystko to przeszedłem. 500, 1200, rozbudowana 1200. No i zakup Amigi One był dla mnie zupełnie naturalny, bo tak jak opowiadałem, używanie Amigi z PowerPC na twardym dysku z kartą graficzną było dla mnie czymś zupełnie normalnym, więc odcięcie się od klasycznej architektury było nawet zbawieniem, no bo wyobraźcie sobie, że zabawa z tym całym hardwarem, bo u mnie to wyglądało w pewnym momencie tak, że miałem nowszy jeszcze kontroler dysku twardego, czyli FastAT. Na początku miałem B-Vizję, czyli tą kartę B-Vision podłączaną bezpośrednio do karty PowerPC, ale potem przeszedłem na Mediatora, żeby mieć sloty PCI, więc miałem ogromną kanapkę, taką tak zwaną. Więc często zdarzało się tak, że nie wiem, przenosiłem gdzieś tą 1200, na przykład jadąc do Gliwic na spotkanie, raz ją zabrałem i potem wracając do domu, to wszystko się porozpinało. Te wszystkie nakładki na tą biedną 1200 się porozpinały i trzeba to było wszystko rozkręcić do zera, po czym złożyć ponownie,
pościągać, nawet ściągaczami takimi specjalnymi, razem i modlić się, wykonać znak krzyża, odpalasz tą 1200 i jest. Jest na przykład, ale potem, potem wchodzisz do konsoli, wpisujesz komendę sprawdzającą transfery z dysku i na przykład okazuje się, że jednak ten kontroler nie działa, bo na przykład nie widzi mi CD-ROM-u, bo tam gdzieś się jakaś taśma odpiała albo coś takiego. Więc ta rozbudowana 1200 to był koszmar, no, przede wszystkim hardware'owy. Bo to wszystko się potrafiło w dowolnym momencie odpiąć, rozpiąć. Taka kanapka była w utrzymaniu bardzo czasochłonna i tak naprawdę całe amigowanie często polegało na tym, żeby przed uruchomieniem i pobawienie się amigą wszystko to posprawdzać, pospinać. Dlatego płyty tego typu, że wycinam, w ogóle zapominam o klasycznym sprzęcie, były dla mnie zbawieniem. Były czymś super, że w końcu mam już tylko tego PowerPC, ten procesor PowerPC, mam bezproblemowo podłączoną kartę graficzną, mam tak jak w PC-cie po prostu. I uruchamiam sobie na tym mój ulubiony system operacyjny, pod którym, i tu jest ważna informacja, pod którym działa też oprogramowanie 6.8K, czyli to stare oprogramowanie cały czas działa pod Amiga OS 4, bo tak samo pod Morphosem, bo tam znajduje się emulator tego procesora, czyli nie tracimy kompatybilności wstecznej, potrafimy sobie uruchamiać stare programy, co w początkowej fazie było strasznie ważne, bo tych programów natywnych dla PowerPC było stosunkowo mało. Później, albo na przykład obecnie, to dla mnie to nie ma żadnego już znaczenia, czy istnieje ta kompatybilność poprzez emulator z 6.8K, bo praktycznie wszystkie takie podstawowe programy są pod PowerPC i to jest tylko ciekawostka już dla tych, którzy muszą korzystać z jakiegoś starego oprogramowania, więc nie rozumiem do końca, dlaczego niektórzy boją się zerwania tej kompatybilności ze starym oprogramowaniem, ale to już jest w ogóle inny temat. Więc tak wam przedstawiłem, jak to mniej więcej wyglądało od 500, która miała system w wersji 1.3 poprzez u mnie jeszcze była taka sytuacja, że na tej Amidze 500 wymieniłem sobie ROMy i miałem chyba w 93 roku od razu, czy 94, miałem już system 3.0 na tej 500-ce, bo byłem strasznie ciekawy tego systemu nowszego, chociaż na 500-ce z 1 MB RAM-u, no to tak średnio działało, no bo po załadowaniu samego workbencha to już niewiele pamięci zostawało, ale byłem strasznie ciekawy tego nowszego systemu. Także na 500 miałem 1.3, na 1200 miałem 3.0, 3.1, potem miałem 3.9, właśnie już z tym Warp OS-em, który pozwalał mi dobrać się do procesora PowerPC. No i potem miałem Amiga One już z PowerPC procesorem. Także widzicie, u mnie to było całkowicie naturalne przejście od Amigi klasycznej do Amigi NG. Rozumiem, że do osób, które powróciły do Amigi po latach, może to być zupełnie niezrozumiałe, dlaczego w ogóle istnieje coś takiego jak NG, jak sprzęty NG, skąd to w ogóle się wzięło. Mam nadzieję, że ten filmik pozwoli wam zrozumieć, co to jest system V54, jak zobaczyliście tego newsa kilka dni temu na egzeku. No i właśnie o to mi chodziło, żebyście nie pomijali tego typu newsów, bo
bo to jest część Amigi, chociaż niektórzy ją całkowicie negują. Jeszcze na koniec już wejdziemy w takie szczegóły, bo sytuacja w środowisku ludzi rozwijających Amiga OS 4 nie jest taka łatwa. Chodzi o tak naprawdę prawa do tego wszystkiego. I w pewnym momencie rozwój systemu został zatrzymany. Odbywa się poprzez zewnętrzną firmę o nazwie Aeon, która, jak zauważyliście, wydaje taki pakiet z dodatkowym Enhancer Software, z dodatkowym oprogramowaniem do Amiga OS 4, ale tak naprawdę po pewnym czasie okazało się, że ten pakiet to nie jest takie dodatkowe jakieś oprogramowanie, tylko tam zaczyna odbywać się normalny rozwój systemu operacyjnego. No ale oni nie mają prawa do nazwy Amiga. Dlatego wymyślili właśnie ten V54, po to, żeby to w jakiś sposób ominąć. Obecnie ten system, ten pakiet oprogramowania do Amiga 4 działa podobno tak, że można go uruchomić bez udziału już samego systemu Amiga OS 4. Więc tak naprawdę mamy kolejny system operacyjny. Oni specjalnie, tak jak pisałem tam w komentarzu, jak sobie poczytacie, specjalnie nie dają mu jakiejkolwiek nazwy, no bo jak wiecie, nazwa jest kluczowa, wszyscy by chcieli zostać przy nazwie Amiga. I tam opisałem w tym moim komentarzu do tej całej sytuacji, że prawdopodobnie oni czekają na rozstrzygnięcie sądowe i jeśli będzie na ich korzyść, to ten V54, nowy system, dostanie nazwę Amiga. Będzie się nazywał pewnie jakiś Amiga OS 4.2 lub coś takiego. Nie przypuszczam, żeby poszli w wersję 5, no bo przecież tam nie ma aż takiej rewolucji. Nawet bym powiedział, że to jest troszkę odkrywanie wszystkiego na nowo, bo popiszą to od nowa. No i mam nadzieję, że troszkę zrozumieliście, na czym polegają te amigowe zawiłości, idąc torem od klasyka do NG i do rozwoju tych systemów operacyjnych. Oczywiście mając obecnie klasyka, pewnie w ogóle Was to nie interesuje, bardziej interesują Was wszystkie rodzaje dopałek powstających na bazie FPGA, na bazie, czy też takie jak Vampire, czy inne czy inne wykorzystujące Raspberry Pi na przykład ostatnio, ale w newsach także będą pojawiały się informacje, nawet na egzeku, nawet dosyć często, no bo jak widzicie, ja się stamtąd wywodzę, będą się pojawiały informacje właśnie o nowinkach ze świata tej Amigi NG, chyba że to w ogóle wszystko umrze i już nie będzie tam rozwoju. Także powinniście wiedzieć, rozumieć, skąd tam ten świat, który tak naprawdę, jak Was nie było w tym środowisku, tak naprawdę cały czas rozwijał się, funkcjonował, skąd on się w ogóle wziął. I mam nadzieję, że ten filmik Wam w tym pomoże. To tyle, na razie. Hej.